Bonifacie, znaleźli się w Ziemi Świętej. Serdecznie Was wszystkich zapraszam do pielgrzymki razem z zakonem szpitalnym Świętego Jana Bożego. Górze Nebo. Tutaj Mojżesz zakończył nieszczęśliwie swoje życie, ponieważ choć zobaczył upragnioną krainę przez tak długi czas i przez tyle trudów, doświadczeń, to jednak nie osiągnął krainy miodem i mlekiem płynącym. Ponieważ to właśnie tutaj zakończył swoje pielgrzymowanie i gdzieś zmarł w dolinie Moabu, a jego misję dokończył Jozue. I tak jest w naszym życiu, kochani chrześcijanie. Nie musimy się przejmować, że te dzieła, które z woli Bożej rozpoczynamy, które są dobre, wkładamy w nie całe serce, rozpalamy się przy realizacji tych planów, że ono w którymś momencie może się dla nas skończyć. Nie tak, jakbyśmy chcieli, ale potrzeba nam wielkiej wiary i ufności w to, że Bóg jest miłością, w to, że Bóg jest obok nas, w nas, że troszczy się nieustannie, że towarzyszy nam w życiu, że bez względu na wszystko ta misja dobra, ten plan zbawienia, który realizujemy na słowo samego Jezusa Chrystusa, on się zakończy szczęśliwie. I dla nas, i dla tych, którym czasami jesteśmy świadkami, przewodzimy w trudnościach, w doświadczeniach, w zmaganiach życiowych, którym pomagamy przejść tą pustynię i osiągnąć krainę zieloną wiecznego szczęścia. Bogu niech będą dzięki.